Cześć, tu Jelonek. Pozdrawiam wszystkich czytelników portalu ciechanówinaczej.pl. Naszym gościem jest Michał Jelonek, gwiazda polskiej sceny muzycznej. Od ponad 20 lat aktywny zawodowo, muzyk, artysta studyjny. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, witam. Jest pan aktywny na scenie muzycznej i za jej kulisami od ponad 20 lat. Czy publiczność jest jeszcze w stanie czymś pana zaskoczyć? Za kulisami jest bardzo aktywny. Jako artysta studyjny. No tak, tak, jako, bardzo dobrze, tak. Nie no, mało kto właśnie zauważa, to prawda. Wiesz co, każdy koncert potrafi, do dzisiaj jestem zaskoczony koncertem, ale w sumie miło, fajnie było. Oczywiście zazwyczaj jest, na szczęście są fajne przyjęcie, jest w większości przypadków jest pogo, jest fajnie, jest, zwłaszcza jak się gra koncerty takie, no już swoje, biletowane, tak dalej, wiadomo, że to przychodzi konkretny słuchacz, odbiorca, który wie czego chce, wie na co idzie, więc to w ogóle są najlepsze koncerty, ale też zdarzają się przypadkowe tak zwane koncerty, czasami jakieś Dni Miasta, czy jakieś Świętogolonki, gdzie no część oczywiście publiczności jest, która wie, zna repertuar i wie czego oczekiwać, a czasami jest to publiczność, która pierwszy raz słyszy, nie wie z czym to się je i to jest właśnie też wyzwanie, żeby też do nich dotrzeć, więc to jest fajnie w ogóle, no wiesz, no nie podoba mi się, znaczy to jest oczywiście kwestia gustu, ale nie podoba mi się takie podejście muzyków, artystów w ogóle, którzy udają, taką mają pozę, że olewają publiczność, że robią to tylko dla siebie i tak dalej, bo to jest wszystko takie lekkie oszustwo, tak naprawdę wszyscy i tak, ci, którzy tworzą cokolwiek, czy to będzie muzyk, czy to będzie rzeźbiarz, czy malarz, czy poeta, czy literat, zawsze oczekuje, że będzie jakikolwiek jakiś sygnał od odbiorcy, nie? Czy to będzie nienawiść, prawda? Czy to będzie miłość, prawda? Czy cokolwiek, by to nie było obojętne przejście obok, prawda? Więc zazwyczaj jest tak, że ja no, gram dla innych. Oczywiście częściowo też odnajduję siebie samego w tej muzyce, zwłaszcza swojej, żeby to jakoś uwiarygodnić. Natomiast no, nie ukrywam, że największą radość i satysfakcję sprawia mi moment, kiedy widzę, że ludzie idą w pogo, jest szaleństwo, jest świetny odbiór i o to chodzi właśnie dla mnie. Dzisiaj choć pogo nie było, to trochę było, tak, ale... Dzieci przeszkadzały. Tak. Był to koncert z okazji 50-lecia Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. I pański repertuar był romantyczny. Znaczy w ogóle to trochę chyba moja wina, bo ja sobie zupełnie inaczej wyobrażałem tą imprezę. Ja sobie tam jakoś, jak rozmawiałem telefonicznie, wyobrażałem to sobie od razu, jak usłyszałem właśnie Muzeum Romantyzmu i tak dalej, że to będzie taki wieczór gdzieś w sali jakiejś kominkowej, prawda, świece, wino, ja będę grał jakieś romantyczne, spokojne, melancholijne rzeczy, publiczność będzie wyciszona, będzie się słuchiwała, prawda, przygotowałem taki repertuar, właśnie trochę klasyki, trochę tam jakieś delikatne rzeczy, trochę tam tych takich spokojniejszych rzeczy ze swojej płyty. No i przyjeżdżam, a tu się okazuje, że w ogóle za chwilę będzie prawie rokowy koncert, nie? A tu jeszcze najgorsze to, że no niestety bez wsparcia zespołu, więc to zupełnie nie ma takiego pazura, jak to jest grane, tylko skrzypce plus mechanika. No i co? I szybko potem, jak mi ściana opadła i ją z powrotem podniosłem z ziemi, no to zacząłem kombinować, co tu zagrać. No trzeba coś ostrzejszego zagrać, może tam parę akcentów mocniejszych, żeby niby też romantyczne, bo tak naprawdę to też nie jest dobrze, jak się romantyzm, to jest romantyzm, to nie tylko jest właśnie to takie spacery we mgle, prawda, koło cmentarza, czy koło przepaści. Ławeczka za rękę. To nie tylko, bo nie upłycajmy tego, prawda, to nie tylko kwestia miłości, czy to tej nieudanej czy spełnionej. Bo tak naprawdę tacy klasyczni romantycy, taki Byron, czy taki Beethoven, czy w ogóle to są ludzie tak naprawdę tragiczni. To są postacie tragiczne, pełne mroku, pełne czasami agresji, samodestrukcji, autodestrukcji i naprawdę czasami najostrzejszy metalowy utwór, oczywiście to jest moja subiektywna ocena, najostrzejszy metalowy utwór, mroczny i potężny, jest bardziej romantyczny niż jakaś tam ballada o miłości, prawda? Która teoretycznie powinna być romantyczna, ale jest taka, jaka jest, bo jest płytka, nie? Więc to dla mnie jeden z najbardziej romantycznych utworów to jest na przykład Piąta Symfonia Beethovena, gdzie jest po prostu uderzenie, jest ogrom, jest taka huśtawka emocji, prawda, że to jest... Wykonał pan ją dzisiaj? Piątą Symfonię Beethovena? Nie, no to jest w ogóle, to jest na orkiestrę symfoniczną, więc może kiedyś mi się uda to zaaranżować, aczkolwiek no nie chcę tykać takich genialnych rzeczy, bo to będzie profanacja.
Ma pan cały wachlarz doświadczeń, utworów w każdym z rękawów. Czy spośród ponad więcej niż 1500 koncertów, w których pan brał udział, w który sposób szczególny pozostał w pana pamięci do dzisiaj? No oczywiście, jeden z, to najczęściej się wiązało z jakimiś wielkimi emocjami, albo z ogromnym stresem, tremą i w ogóle takimi przeciami, albo z ogromną radością i takimi emocjami właśnie spełnienia. No pierwszy taki, który pamiętam, który najbardziej mi utkwił w pamięci, to miałem chyba 7 lat, grałem Pojedziemy na Łów na jakimś sanatorium dla pań. Nie, 6,5 roku miałem wtedy. I pamiętam, że pani, strasznie przeżywałem ten koncert, miałem tremę straszliwą. Nie pamiętam dokładnie, jak zagrałem, pewnie jakoś tam pokrzywiłem wszystko, ale najgorsze było to, że pewna pani tuż przed moim, jak już stałem tam przed sceną, jakaś starsza pani przyszła mi pogłaskać i tam, no, tu nagrana skrzypeczka, tralala, ja tak, tak, tego oczywiście spięty, ona, a tu masz cukierka, nie? No to wziąłem tego cukierka i tego, dobry jest, no to wziąłem go, wrzuciłem sobie włożyłem sobie do ust tego cukierka, a tu, Jelonek, na scenę! I z tym cukierkiem w gębie wielkim, bo to miętus, po prostu, wiecie, jak dzieci uwielbiają miętusy, nie? Po prostu szedłem z tym cukierkiem, a nie połkniesz go, bo taka wielka landryna, wypluć teru, pani patrzy, nie? Wyobrazisz? No i tym cukierkiem z łzami w oczach grałem, to Pojedziemy na Łów. Ślina mi się toczyła po kącikach, bo to oczywiście ślinotoku się dostało. No potem między innymi oczywiście te wszystkie dyplomowe koncerty z Filharmonią, koncert Beethovena D-dur. To też ogromne przeżycie i ogromny stres, no bo to jest zupełnie inna jakby... Inna mentalność i słuchacza, inna mentalność czucia sceny, że tak powiem, no klasyka to jest jednak, nie możesz sobie pozwolić na jakieś gibanie się, prawda, na pogo na scenie, na jakieś głupie uśmiechy i głupie miny, tylko musisz trzymać tam taki fason, więc to też wiąże się z pewnym stresem. A z rockowych, no to oczywiście najbardziej pamiętam Jarocin 93 rok, kiedy z zespołem Ankh, żeśmy tam, no, udało nam się parę fajnych nagród i nagrodę publiczności i parę nagród jeszcze innych i jury i tak dalej zdobyć. To było też przełomem jakby w tym momencie, od tego momentu tak naprawdę stwierdziłem, że rock, punk, metal to jest to, co najbardziej chcę jednak robić i grać. W Równolegle cały czas klasykę, ale wcześniej jeszcze miałem takie wahania, że może jednak klasyka i tak dalej. No i przystanki Woodstock. Te, które grałem z Ankiem, te, które grałem z Hunterem, te, które grałem ostatnio, czyli wszystko, co wiąże się z przystankiem Woodstock, Złote Bączki. No, ogromne przeżycie dla każdego artysty, zagranie zwłaszcza przed tak dużą no, publicznością, te 300-400 tysięcy ludzi, to robi ogromne wrażenie, jak się gra i się widzi ten odbiór przez tak naprawdę w tym momencie to jest, się robi tak jak ocean tych głów, ten kurz unosi się. Prawie po koncercie potem się wypluwa pół worka piachu z ust, bo to ten cały kurz włosów, wszystkiego, ale powiem ci, że to są jeden z wspanialszych chwil w życiu. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze przeżyć parę takich fajnych chwil w swoim życiu, bo czuję, że na starość będę sobie przed kominkiem siadał i oglądał jakieś archiwalne zdjęcia i ryczał prawie, że na wspomnienie tych koncertów. No właśnie, grał pan zarówno na Woodstocku, jak i w trakcie Dni Młodzieży w Ciechanowie rok temu, a także dzisiaj w Muzeum Romantyzmu. Co próbuje pan przekazać słuchaczom poprzez swoją twórczość? Wiesz co, ja jakoś nie podciągam żadnej idei, prawda, że nie wiem, no, oczywiście fajnie, jestem pacyfistą i uważam, że lepiej, żeby ludzie się kochali, niż mieli się bić i tak dalej, natomiast w związku z tym, że gram muzykę instrumentalną, nie ma tam tekstu, nie ma narzucenia żadnego, no są tytuły, które są czasami takie programowe, prawda, że jakby ukierunkowują wyobraźnię słuchacza, co ewentualnie bym chciał przedstawić tym dźwiękiem, jak co namalować. Natomiast nigdy nie chciałem jakby narzucać interpretacji. Niech każdy sobie wyobrazi inaczej tego wampira, czy tam balet słoni, jak sobie będą chcieli wyobrażać. I tylko tyle, że wiesz, bo ja nie do końca akurat traktuję ten projekt jak muzykę jako jakie narzędzie. To nie jest narzędzie do przekazania, że prawda, kochajcie się, czy tam, prawda, że chrzanić wojnę, czy cokolwiek. Nie, po prostu tam są emocje. Są emocje, to co ja czułem kiedyś, jak coś sobie wyobrażałem, coś przeżywałem. I potem to jest taki rodzaj niepokoju. Tak mam wrażenie, że u każdego, kto coś próbuje tworzyć, to jest rodzaj niepokoju, że tam coś ci siedzi i musisz to wyrzucić. Czy to namalujesz, czy zagrasz, czy coś, musisz to wyrzucić. Już w pewnym momencie jest tak, że prawie, że głosy w głowie ci mówią, że masz to zrobić, nie? Potrzeba chwili. Tak, potrzeba chwili i nagrywasz i jest. I nie zastanawiasz
zastanawiasz się, czy chciałem to zrobić, bo chcę, żeby następne pokolenia, prawda, tam szły drogą słońca, czy tam księżyca. Nie, nie, po prostu tak wyszło i koniec. Tak, tak jest. Także bez jakichś tam wielkich ideologii. I wiesz, no muzyka jako język duszy, prawda, język emocji, nie, bo jest tak ulotna czasami i niedopowiedziana, najważniejsze jest niedopowiedziana, nie, bo rzeczy takie ulotne i takie refleksyjne, tak powiedziane, zawsze są inaczej interpretowane. Muzyka jest bardziej, wydaje mi się, uniwersalna. Czy to właśnie potrzeba emocji przyciąga publiczność na pańskie koncerty, które są bez słów? No chyba tak, wiesz, no tak mam wrażenie, że jest wśród nas no, dużo ludzi tak zwanych poszukujących, nie? I to, którzy nie do końca się godzą na to, żeby słuchać tylko jedynie muzyki, którą nadaje główny nurt, znaczy główne media. Popularne. Tak, media, które cały czas właściwie grają, niektóre wręcz przeboje sprzed 20 lat, które non stop są grane. Ja nie mówię, że to jest złe, ta muzyka, okej, okay, ma swoich odbiorców i tak dalej, ale są ludzie, którzy po prostu chrzanić to. Ja chcę coś swojego, chcę coś odnaleźć, co naprawdę mi podoba, mi się, prawda, a nie jest tylko przerywnikiem między reklamami czy między informacjami i szukają tej muzyki. I to jest, powiem ci, że właśnie wracając, to jest pewnego rodzaju, dlatego ja się zgodziłem na ten koncert, bo tak naprawdę w głębi duszy jestem romantykiem i tak jakoś tak wierzę. I wszyscy ci, którzy szukają tej muzyki, szukają jakichś innych rzeczy, wsłuchują się w muzykę, słuchają muzyki w ogóle, nie na zasadzie, że po drodze do pracy czy do szkoły, ale czasami są tacy, kiedyś tak było, że się siadało w domu, teraz sobie posłucham tej płyty, wrzucam słuchawki albo wydarzenie dobry, tak, siadam i słucham sobie, a nie, prawda, jadę, gadam, prawda, imprezka i tak dalej. Nie. To też są rodzaj romantyków, którzy szukają jakiejś, wiesz, jakiejś takiej dawki emocji, prawda? Jakiś rodzaj narkotyku tak naprawdę jest, nie? Że jeżeli człowiek nauczy się słuchać, to tak jak z książkami, nie? Jak się nauczysz czytać w pewnym momencie i wkręci cię to czasami, ja zresztą też tak mam, że jak mnie książka wkręci, to jadę autobusem i wiesz, przerywam, a już jestem na ostatnim przystanku, nawet nie wiedziałem kiedy, nie? To tak samo z muzyką i tak samo z grami. Każdą chwilę przy jedzeniu też książkę, tak, to samo. No więc to jest to samo, że szukasz tej takiej bomby emocjonalnej, którą przeżywasz, wiesz, jakoś się tam, wiesz, motywujesz też do jakichś innych działań, prawda, bo też stwierdzasz, że trzeba coś zmienić, nie? Także, no nie wiem, ja cieszę się w ogóle z tego, że podejrzewam, że niektórzy przychodzą po to, bo fajnie można popogować, wiesz, i poszaleć, wyszaleć się i też jest super pozytyw. Pozytywnie rozładować emocje. Tak. Mi się wydaje, że ludzie przychodząc na pana koncerty przychodzą dlatego, bo pana muzyka nie ma słów, i każdy ją może interpretować tak, jak się chce. Jest sama muzyka, można widzieć w niej, nie wiem, coś czarnego, a ktoś zobaczy coś białego. I to jest super, tam się tak w panu podoba, że ja mogę sobie przesłuchać jeden utwór na 100 sposobów. No to super, dziękuję ci bardzo, właśnie o to mi chodziło, wiesz. Ale bardzo ci dziękuję, bo to naprawdę, słuchaj, no to słuchajcie, takie chwile właśnie są najfajniejsze, bo wiesz, że to, co robisz, ma sens, nie? Że po prostu są ludzie, którzy znają, że no super, dzięki. Teraz, kiedy jest ta twoja muzyka, czy jest twoja, tak jak ja mam czasami, przeczytam jakąś książkę, czy przesłucham jakąś płytę i czasami piszę maila, jeżeli jest możliwość, do autora, czy do tego, że dziękuję ci za twoją książkę, dziękuję za twoją muzykę. Dopiero jak posłuchałem, przeczytałem, dopiero stwierdziłem, że tego mi brakowało, nie? Tej rzeczy mi brakowało, dopiero teraz wiem, że tego mi brakowało, nie? Każdy może odnaleźć siebie i nie wszystko chcą mieć podane na tacy. No to tak, to prawda i to jest najfajniejsze, że wiesz, że ludzie, bo to jest, wiesz, jakbyśmy byli takimi, że tak powiem, leniwcami, maszynami, którzy tylko czekają, no to wiesz, to jest jakby wtórne, nie, bo w momencie, no to po co żyć w ogóle, no po to, żeby oddychać, żeby jeść i co, i to tyle, no ewentualnie się rozmnożyć, no to też główny sens, prawda, wiadomo, nie? Ale tak naprawdę to jakby coś próbujemy, wiesz, w tym życiu jakiś, żeby coś potem za ileś tam lat usiąść i kurde, byłem tam, widziałem to, słyszałem to, było super, albo ja było, przeżyłem. Tak, byłem, przeżyłem, albo nie, no było do dupy, żałuję, że tam byłem, nie, w ogóle, no ale trudno, byłem, miałem przeżycie słabe, ale miałem to, nie siedziałem w domu, nie wiesz, nie otworzyłem chipsy i piwko przed dziennikiem, nie, i tego, tylko byłem tam, gdy widziałem, czytałem, wiesz, o co chodzi, malowałem, tańczyłem, cokolwiek, nie, i czułem, że żyłem, nie. To jest na tej zasadzie, że no a to wiesz, to kupę ludzi złotych myśli takich powiedziało, że zwłaszcza tych starszych, którzy wiesz, że żyj tak, żebyś potem, wiesz, wiedział, że żyłeś, nie?
Siadasz przed kominkiem koło telewizora i ja tam byłem. Tak, tak, wiesz, tak, jakieś archiwa, a jeszcze zdjęcia, album ze zdjęciami mieć jakieś. O, ja z nim rozmawiałem. 30 lat temu. Tak, tak, tak. No właśnie to cały wszystko sens. To nas tworzy. No tak, tworzy, tworzymy sami siebie, tworzą nas otoczenie i my, wiesz, to wszystko jest jakby jednym wielkim organizmem, nie? My wszyscy, nie? A co oprócz muzyki lubi pan robić najbardziej? Kurczę, wiesz co? Wszystko się jakoś wiąże z muzyką, bo jeżeli nie gram, to jakieś tam produkcje, jakieś tam tworzenie. No, mam słabość, ogromną słabość do komputera, nie? Do gier. To jest, ale to też nie do wszystkich oczywiście, nie tam, że jakieś te, ale lubię te gry z klimatem, nie? Jakieś takie. Wiedźmin 2? Jeszcze nie grałem, to właśnie chcę sobie kupić, bo nie zdążyłem, nie? Ale grałem na premierze Wiedźmina 2 w Warszawie, ale nie zdążyłem pójść i kupić, ale właśnie, no, zwłaszcza, że wiesz, no, mam ogromną słabość do Sapkowskiego, do tej całej sagi Wiedźmina, książki, nie tylko Wiedźmina, ale przecież ten Naran, jak to było, te następne, ostatnie książki, no było tam jeszcze 3 tomy, jeszcze nie pamiętam tytułu niestety, no ale mam słabość do tego pisarza i też jakby, wiesz... No, to jest to, że komputer i to jest, czuję, że czasami przesadzam, że powinienem czasami trochę, zwłaszcza jak jest gra taka wciągająca z klimatem, jakiś horror, wiesz, coś tam. Ale dobrze, że gra się kończy. No tak, no właśnie, wiesz, tylko zawsze można na tam wyższy poziom próbować i od nowa przechodzić. Czy inaczej przejść. Tak. Wiedźmin 2 ma 16 zakończeń podobno, także tak. trzeba spróbować, jak się skończył. A czy ma pan marzenie, które nadal czeka na realizację? Oprócz piątej symfonii Beethovena do zrealizowania. No wiesz, no cały czas oczywiście jako muzyk, cały czas kolejne marzenia to są kolejne płyty, które będą, wiesz, no chociaż trochę spełniające i tam w jakiś sposób nie rozczarowujące i mnie i innych, bo to zawsze trochę jest loteria, nie? Że nie mam takiego budżetu na tą płytę, ani takiej możliwości, żeby po prostu siedzieć pół roku w studio i prosić, żeby gość za gościem. Zawsze to jest troszeczkę loteria, troszeczkę kompromis, trochę, wiesz, no ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Że... Najważniejsze, żeby tam było, wiesz, fajne emocje, żeby to było to. Ale ostatnio wiele artystów próbuje się podstosować pod światowe trendy, pod to, co najlepiej się sprzedaje. Zmieniają swoją kategorię muzyki. Czy pan planuje pozostać przy swoim? No na razie, wiesz, nie chcę mówić nigdy, prawda, nie mów. Natomiast na razie póki co trzymam ten sam kierunek, czyli połączenie skrzypiec trochę takim klasycznym brzmieniem właśnie z rockowym, ciężkim wsparciem sekcji, ale czasami też jakieś utwory oddechy typu właśnie uspokajające, kojące. Póki co. I jakoś tak nie mam jakichś wielkich planów, zwłaszcza, że ja się, no wiesz, tam gram w różnych innych zespołach, gdzie różne style, prawda, i od poezji śpiewanej poprzez pop, poprzez R&B i metal i tak dalej, więc spełniam się też w innych składach, w innej stylistyce. Czuje się pan spełniony muzycznie? Chyba, znaczy może nie do końca, na szczęście jeszcze czuję ten niepokój i ten głód jakiś, żeby coś jeszcze robić, coś jeszcze eksperymentować, coś tak, bo jakbym powiedział teraz, że jestem spełniony i się tak czuł, no to bym trochę był skończony, nie, że... No to co chłopie, no to... Nie idziemy na koncert, no on już nic nowego nie wymyśli. A tak, nie, no w ogóle to jest najfajniejsze, kiedy najpierw wiesz, kurde, co by coś łazi tam, wiesz, po tej głowie, coś by tu zagrać, ale co to jest, tak wiesz, tak ci coś tam cię wierci od środka, że coś tam jest i tak gdzieś na próbach... Czegoś mi brakuje. Na próbach bierzesz skrzypce, tam coś, wiesz, tam międolisz te skrzypce, tam próbujesz coś, nie tak, coś tam tak... I nagle, wiesz, tam się to przedziera i jest coś fajnego, coś nowego, nie? Potem mija tydzień, to słabe było. Czyli taka żyłka poszukiwacza. No chyba tak. Żyłka, tak. Wędkarska. No to życzymy panu zrealizowania marzeń i znalezienia tego, czego pan pragnie. Tego złotego środka. Dziękuję bardzo i też wam życzę dużo zdrowia, żebyście mieli zdrowie, chodzić na koncerty i tak, tańczyć pogo i wspólnych przeżyć i mam nadzieję, że się zobaczymy na koncertach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.